Lecimy? No to synchro. Kto pierwszy? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. No by było dobrze. Cześć, siemanko, z tej strony Mateusz, firma Wrapster. Witajcie w kolejnych testach, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat Rakli 3M PA1 Gold. Zanim jednak zaczniemy, chciałem tylko przypomnieć, że już jutro o godzinie 20 jest darmowy webinar, szkolenie online na żywo z przyciemniania szyb samochodowych, a link do zapisu macie w opisie i pamiętajcie, że to jest ostatnia szansa, żeby się zapisać, a szkolenie jest tylko dla osób, które właśnie tego zapisu dokonały. No dobrze, zacznijmy od tego, co to w ogóle takiego jest. Jest to rakla, czyli narzędzie, które służy nam do raklowania, jak sama nazwa wskazuje. Raklowanie jest to po prostu usuwanie powietrza, wyprowadzanie powietrza spod folii. To jest narzędzie, które jest niezbędne do oklejania pojazdów. Jedno z podstawowych narzędzi tak naprawdę, których potrzebujemy. Kiedyś, 20 lat temu, nie było takiego rozstrzału narzędzi i takiego wyboru, jaki mamy teraz. Mieliśmy tak naprawdę do oklejania pojazdów cztery rzeczy. Rakle, nożyk, opalarkę, no i rękawiczkę. Tymi czterema narzędziami oklejało się całe samochody. Dlaczego akurat na tej rakli złotej 3M-ce się skupiłem na początku? Jest to rakla, która jest w świecie wrapingowym bardzo, bardzo długo. Nawet sam Justin Pate, którego możecie sobie wygooglować, już 20 lat temu, wtedy kiedy wrapping jakby rozpoczynał swoją karierę na świecie, właśnie używał takiej rakli. Jest to jedna z pierwszych rakli, potocznie nazywana złotą raklą 3M-a. Jest o wymiarach 10 cm na 7, tak mniej więcej. Poniżej macie oznaczenie rakli PA1 i markę firmy, która ją wyprodukowała. Dodatkowo z takich rzeczy, które możecie zauważyć, to dwa takie poprzeczne uwypuklenia, które służą po to, żeby tą raklę sobie właśnie pewnie chwycić i żeby Wam się nie wyślizgiwała z ręki. Z racji tego, że rakla jest średniej twardości, co możecie sobie sprawdzić, jest to rakla mega uniwersalna. Wystarczy ta do podstawowych rzeczy związanych z oklejaniem, nie potrzebujecie żadnej innej. Dodatkowo tworzywo, z jakiego została stworzona, często oglądacie nasze filmiki i mega często zdarza się, że po prostu bierzemy raklę do buzi z tego tytułu, żeby mieć ręce wolne. I jest to tworzywo, które nie uczula. To jest dosyć istotne i to możecie też zobaczyć poprzez zapach tej rakli, że po prostu nie jest ten zapach taki mega intensywny i nie śmierdzi taką chemią albo w cudzysłowie tanią chińszczyzną. Więc uniwersalna, bezpieczna. Tak jak widzieliście, mamy dwie krawędzie. W tym momencie są one ostre. Na jedną krawędź zawsze dajemy jakiś filc, o czym sobie powiemy za chwilkę. Natomiast do czego możemy wykorzystać taką ostrą krawędź? Ostrą krawędź możemy wykorzystać, jest no wiele tych zastosowań. Zaczynając od reklam, czyli ploterówek. Ostrą część rakli wykorzystujemy do tego, żeby nanieść transfer, dokleić transfer do ploterówki, tak żeby ten transfer mocno przykleił nam się do literek, no i potem, żeby te literki faktycznie tego transferu się trzymały, kiedy będziemy go przenosili na jakikolwiek element, czy to jest szyba, czy to jest auto. Dodatkowo ostrą częścią rakli używamy na przykład przy przyciemnianiu szyb, ale budowlanych, architektonicznych, albo na przykład jak montujemy szkło chronione, to jeżeli chcemy odciąć równe krawędzie, przykładamy sobie raklę, nożyk obok i idealnie przy krawędzi tniemy, dzięki czemu mamy idealny milimetrowy odstęp folii od krawędzi właśnie uszczelki. Lecimy dalej. Przy zmianie koloru auta, jeżeli mamy jakieś elementy, które są dosyć ciasne, albo potrzebujemy na przykład dociąć milimetr folii, tak żeby wpuścić pod uszczelkę, to też używamy tej ostrej krawędzi. Jest też sytuacja, w której na przykład potrzebujemy wprowadzić folię pod uszczelkę. Wtedy przy pomocy dwóch narzędzi, jednego, które będzie nam tą uszczelkę odchylało, następnie rakli, jesteśmy w stanie właśnie tą ostrą częścią wpuścić folię pod uszczelkę, tak żeby nie było żadnego prześwitu. Więc jak widzicie, tych zastosowań jest naprawdę cała masa. Jeszcze jakieś ciekawe? No przykładowo, jak mamy antenkę i chcemy folię doprowadzić do antenki jak najbliżej, no to nie używamy filca, bo jest grubszy, tylko używamy właśnie tej ostrej części rakli, żeby tą folię wprowadzić jak najbliżej tej antenki, żeby odciąć przy samym elemencie,
dzięki czemu też nie będzie prześwitów. No widzicie, tych zastosowań jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli często używacie tej ostrej krawędzi, no to może ona się uszkodzić i wtedy może też mocno nam rysować folię. Ja mam tutaj dwie rakle, które już są, powiedzmy, troszkę zużyte. Ten element rakli możecie wykorzystać po prostu do naostrzenia tej ostrej krawędzi. Potrzebujecie do tego dwie rakle, no i jedną o drugą ocieracie. Z jednej strony, z drugiej strony. No i poprzez tarcie, tutaj możecie zobaczyć, rakla nam się delikatnie spiłowała i dzięki czemu mamy tą krawędź z powrotem ostrą. Przejdźmy sobie teraz do filcy. Filc zakładamy po to, żeby folia nam się nie rysowała, żeby rakla nam lepiej po tej folii się ślizgała. Dodatkowo są filce, które możemy zmoczyć wodą, dzięki czemu ten poślizg rakli po folii jest jeszcze lepszy, wyprowadzanie powietrza spod folii jest jeszcze wydajniejsze i taki mokry filc też powoduje mniej rys na błyszczących foliach. Rodzajów filcy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja długo szukałem takich, które spełnią wszystkie moje wymagania i naprawdę przelecieliśmy całą masę filcy. Ja mam takie trzy rodzaje, które sprawdzą się najbardziej, które mi się najbardziej spodobały. No i od razu pokażę Wam, jak taki filc samemu sobie na rakle zamontować. No dobrze, zacznijmy sobie od takiego podstawowego filca, czyli jest to czerwony filc z Pro Series. Jest to odpowiednik niebieskich Monkey Stripsów. Monkey Stripsy były pierwsze, ale z racji tego, że ich nie mam u siebie, no to posłużę się tym. One się praktycznie niczym nie różnią oprócz koloru. Ten filc przede wszystkim jest bardzo cieniutki, dzięki czemu docisk rakli do folii będzie bardzo dobry. No i teraz zamontujmy go sobie. On jest idealnie na szerokość rakli. Pierwsze, co musicie zrobić, to zdjąć warstwę ochronną, która jest z tyłu. I w tym miejscu jest już klej. Filc przyklejamy po przeciwnej stronie naszej tej grafiki i oznaczeń rakli. Połowę filca przyklejamy sobie na tę stronę. Przejeżdżamy tak, żeby się dobrze dokleiło. Następnie rakle kładziecie sobie na stół i przekładacie rakle na drugą stronę. I dzięki temu macie filc idealnie przyklejony po jednej i po drugiej stronie i możecie zacząć pracę. Minusem tego filca jest fakt, że nie jest on wodoodporny, więc tym filcem idealnie możecie pracować na przykład na foliach matowych, gdzie nie potrzebujecie moczyć po prostu tego filca i żeby nie powstały rysy na folii. Natomiast jeżeli pracujecie z foliami błyszczącymi, no to mamy inny filc, który jest no, moim sztosem, jest mega moim ulubionym filcem. Jest to filc Banana Buffer. Żółty filc bananowy, który ma taką powłokę, która nie przepuszcza wody do kleju, dzięki czemu możemy raklować sobie spokojnie na mokro i ten filc nam się od rakli nie odklei. Możecie zauważyć różnicę, że ten filc posiada dodatkowo takie skrzydełka. Te skrzydełka są po to, żeby zakleić również narożniki tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak go zamontować, bo w tym przypadku zobaczcie, że nie mamy tych narożników zasłoniętych. No i możemy, powiedzmy, jest szansa porysowania folii. No i teraz tak, mamy filc banana, on jest przecięty tutaj po środku. Dużo łatwiej jest go oderwać. Odrywamy jedną część, odrywamy sobie drugą część. I teraz przyklejamy na jeden narożnik tutaj i przeciągamy na drugą stronę. Doklejacie sobie środek i teraz, żeby ten narożnik dobrze okleić, potrzebujecie delikatnie naciągnąć to skrzydełko dookoła narożnika i widzicie, ładnie nam się zawija na tym narożniku. Doklejacie skrzydełko, po drugiej stronie robicie identycznie, pyk, doklejacie skrzydełko i teraz tak samo jak wcześniej kładziecie sobie rakle na pole, w jedną, w drugą stronę, no i macie ładnie przyklejony filc i możecie raklować na mokro. Ok, kolejny filc. To jest odpowiednik właśnie Banana Buffer i on jest też z Pro Series, dlatego jest w kolorze czerwonym. No i działa na bardzo podobnej zasadzie. Przykleja się go tak samo, także nie będziemy tutaj tego robili. Ostatni filc, jaki mamy, jest to filc z Pro Tools Now. Jest on zrobiony z alkantary, dzięki czemu jest bardzo delikatny. Można tak samo raklować nim na mokro, nie zostawia rys, bądź w bardzo małym stopniu te ryski powstają na foliach błyszczących. Nie jest najtańszy, natomiast nie zużywa się tak szybko. Na koniec moja mała podpowiedź dla Was, jak z takiej rakli możecie jeszcze sobie zrobić dodatkowe narzędzie. Z racji tego, że to jest plastik, no to po podgrzaniu robi się plastyczny. Możecie podgrzać ten narożnik, delikatnie go wygiąć i powstaje Wam coś takiego.
rakla z zagiętym narożnikiem. Do czego Wam to się może przydać? A na przykład, jeżeli rozcinacie folię pomiędzy drzwiami a błotnikiem, to wtedy bardzo ciężko, zwłaszcza przy przednich drzwiach, jest zawinąć folię tam od środka. Dzięki takiemu zakrzywionemu narożnikowi możecie ten narożnik sobie jakby założyć za tą krawędź, przejechać po krawędzi drzwi i idealnie Wam się folia doklei właśnie od tej tylnej ścianki. Dodatkowo, jeżeli chodzi o raklę złotą, ona występuje też w wersji niebieskiej, która jest znacznie tańsza. Jest to rakla, która jest dużo bardziej miękka. Niebieską trzemkę używaliśmy dosyć często przy aplikacjach PPF, z racji tego, że ona bardzo fajnie się docina. Można ją sobie wyciąć w bardzo różne, przeróżniste kształty, które pomagają nam usunąć na przykład wodę spod folii pod klamkami. Wszystkie narzędzia dostaniecie na sklep wrapster.pl. Link zostawiam i przydatne linki zostawiam Wam w opisie. No i co, dajcie w komentarz. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z vlogami. Wbijajcie na naszego Instagrama, albo Instagrama, tak żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje u nas w firmie. Wbijajcie na wszystkie media społecznościowe i widzimy się w następnych testach. Siemanko! No i to by było na tyle, co wiem na ten temat. No i można teraz jeszcze, nie wiem, czy widzieliście tych panów barmanów, można robić różne triki z raklami. Filca? Filcu? To jest ten filc, czyli nie ma tego filca.